Igrzyska coraz bliżej. Miasto już gotowe do otwarcia olimpiady. Ogromny ruch. Tysiące przybyszów z całego świata. Pierwsza azjatycka olimpiada. Autografy i wywiady. Niekończące się rozmowy i spotkania. Ponad 8 tysięcy zawodników z blisko 100 krajów. Nowy rekord olimpijski. Trenują i denerwują się, choć oczywiście udają spokój. Najwyższy czas zajrzeć do wioski olimpijskiej. 2000 dziennikarzy już ciężko pracuje, choć znicz dopiero w drodze do Tokio. Ponad 8 tysięcy sportowców, a wśród nich 150 polskich. Oto nasi. Właśnie maszerują na plac flagowy, by usłyszeć, jak Japończycy zagrają polski hymn i przyjrzeć się, jak wciągną biało-czerwoną flagę. Jeszcze Polska w Tokio, po raz pierwszy i nie ostatni. Już niedługo pierwsze starty. Mieszkali w tych sympatycznych domkach. Na razie trenerzy i zawodnicy gawędzą sobie jak gdyby nigdy nic. Grupa ciężarowców z trenerami Roguskim i Bielasem. Oni pójdą pierwsi w szranki. Częsty gość zawodników, przewodniczący PKOL Włodzimierz Reczek. A teraz jesteśmy świadkami wręcz sensacyjnego spotkania. Jeszcze nie na skoczni, ale nazwiska tych dwóch panów mówią same za siebie. Czernik i Brumel. Zupełnie nowy akcent organizacyjny dla każdego rower w wiosce. I co ciekawe, wszyscy umieją jeździć. A jak ze zdrówkiem? Na szczęście wszystko na ogół w porządku. Doktor Oni Chimowska i bokser Walasek. Lekarze sportowi, obok trenerów i zawodników, byli współtwórcami sukcesów na boisku. Ostatnie dni przed otwarciem igrzysk. Na każdej kwaterze te same obrazki. Zdobyć życiową formę albo ją utrwalić. Opodal domków, gdzie się mieszkało, treningowe boisko. Zwyczajne, bez trybun, jak w Spale lub Łomży, lecz zagospodarowane jak żadne na świecie. Znakomicie przygotowane skocznie i rzutnie. Sprzęt leży na trawie, tylko go podnieść i ćwiczyć. Na tym boisku uczyli się jeszcze, albo repetowali swą wiedzę, najwspanialsi zawodnicy świata. Panował tłok, asy ginęły w tłumie. Dzisiaj wszyscy są równi, wszyscy mają szansę. Jutro każdy może zostać mistrzem. Sumienna praca prowadzona w skupieniu. Najrozmaitsze sylwetki, najrozmaitsze kraje, stroje i odcienie skóry. Sobota 10 października, pamiętny dzień otwarcia igrzysk. Po dniach chłodnych i deszczowych, jak na zamówienie, piękna pogoda.
Festival Stadium. Główna arena. Wreszcie zaczęło się. W podniosłym nastroju, przy udziale cesarza, który kiedyś był bogiem, w słońcu, na ogromnym stadionie, gdzie nic nie przypominało Japonii, gdyby nie publiczność, gdyby nie żółte twarze. Ogromna orkiestra, usadowiona potem naprzeciw loży cesarskiej, dmuchała w trąby i waliła w bębny. Po czerwonej bieżni maszerowały poszczególne ekipy, jak zawsze w porządku alfabetycznym. Gama kolorów, wspaniałe sylwetki, muzyka, huraganowe brawa tysięcy ludzi. Malowniczo wyglądały ekipy z egzotycznych krajów, sportowcy GAN. Wielka Brytania. Pakistan. A to nasi. Szli ładnie, ale nie wyglądali najładniej, gdyż naszym mistrzom mody nie bardzo udały się stroje. Z tłem czerwonej bieżni zlały się trochę ceglaste marynarki, ale ponieważ w Innsbrucku ubiory były ładne, więc prawem kontrastu byliśmy w dobrym nastroju. W Innsbrucku elegancja i zero medali, w Tokio będzie na odwrót. Trzeba przyznać jednak, że maszerowaliśmy ładnie. Jedna z najliczniejszych ekip, gospodarze olimpiady, czerwone marynarki, białe spodnie i białe spódnice. Przejmujący moment ceremonii otwarcia. Ostatni biegacz symbolicznej sztafety, młody Japończyk Sakai, dostąpił tego zaszczytu. Urodził się w Hiroshimie, w dniu, kiedy padła na miasto bomba atomowa. Wspinał się po stopniach w górę, a potem, jak wszyscy jego poprzednicy na minionych olimpiadach, w ten sposób oznajmił światu, że igrzyska pokoju i przyjaźni są otwarte. Tradycyjny rytuał pięknej ceremonii. Odrzutowce zakreśliły na niebie emblemat olimpiady. Igrzyska otwarte. Efektowny teatr wyrażający szlachetne treści. Tak rozpoczęły się 18 igrzyska. Zaroiły się wszystkie areny olimpijskie. Dziesiątki, setki zawodników w każdej z 20 gałęzi sportu. Ogromny, imponujący program. Odwiedzamy wielką salę, gdzie odbywają się boje ciężkoatletów, podnoszenie ciężarów. Debiut Polaka Trębickiego w wadze koguciej. Odniósł znaczny sukces, zajmując 4. miejsce i zdobywając pierwsze punkty dla naszej ekipy. Nie był najsilniejszy, ale najładniej zbudowany.
Baszanowski, Zieliński, na razie w roli widzów. Tego wieczoru zdobyliśmy właśnie pierwszy medal. Dzięki Mieczysławowi Nowakowi zajął trzecie miejsce w wadze piórkowej. Zwyciężył Japończyk Miyake przed Amerykaninem Bergerem. Polska flaga po raz pierwszy na jednym z trzech olimpijskich masztów. A ten młody, mocno zbudowany mężczyzna to Dubicki, nasz reprezentant w zapasach, waga półśrednia. Jako jedyny z naszej piątki zakwalifikował się do ścisłego finału. W finałowej czwórce znaleźli się poza nim Kolesow ze Związku Radzieckiego, Bułgar Todorow i Szwed Nöström. Ostatecznie Dubicki zajął czwarte miejsce, a to fragmenty jego jednej ze zwycięskich walk. października. Feralna trzynastka, jak się potem okazało, była dla nas szczęśliwa. Jesteśmy znów w hali, gdzie toczą swe walki sztangiści. Finały wagi lekkiej dwóch Polaków. Baszanowski. Pierwszy akt trójboju. Wyciskanie. 132,5 kg. To nie mało. Ale byli jeszcze silniejsi od niego. Zieliński atakuje 140 kg. Doskonale! Wyprzedził kolegę o 7,5 kg. Kapunow ze Związku Radzieckiego. Też mu się udało, a więc Baszanowski po pierwszym boju jest dopiero na trzecim miejscu. A teraz rwanie, znów Zieliński. 120 kg. Ta konkurencja to silny punkt Baszanowskiego. Musi nadrobić stratę 7,5 kg. I nadrobił. Zaraz, jest jeszcze Kapunow, ten sam ciężar. Proszę. Walka trwa dalej. Baszanowski atakuje. Kazał założyć na sztangę 135 kg o 2,5 więcej od rekordu świata. I udało się, wyrównał stratę. Po dwóch bojach ma ten sam rezultat co Kapunow. Ostatni akt, podrzut. Baszanowski 160 kg. Kapunow i ten sam ciężar. Wciąż idealny remis. Kto z nich zwycięży? Baszanowski w akcji o 5 kg więcej. Niestety. Niestety. O, nie za dobrze. Jeszcze jeden zryw Kapunowa. Znakomicie. Gratulowali mu już, jakby zwyciężył. Ostatnia próba Rosjanina. 167,5 kg. Ogromne napięcie. Nie, to było ponad jego siły. Baszanowski przygotowuje się do ataku na 165 kg. Jeśli podrzuci, wygra, bowiem jest lżejszy od Kapunowa. Kulminacyjny moment konkursu. Brawo, Baszanowski! Złoty medal! Zaraz, jeszcze Zieliński. Ostatnia próba. Stawia wszystko na jedną sztangę.
aż 172,5 kg więcej od rekordu świata. Ambitny zryw jednak się nie udał. Uroczysta chwila, pierwszy złoty, a jeszcze będą walczyć lekkoatleci i bokserzy, a przed tym szermierze. Serdeczne gratulacje dla Baszanowskiego, dla Zielińskiego, dla Kapunowa. Zdobyliśmy złoty i brązowy medal.